Jesteśmy na przebudowie terminala intermodalnego w Małaszewiczach. Budujemy to dla spółki Cargo Terminale. Od naszego ostatniego spotkania zakończyliśmy budowę pierwszego etapu terminala. Została przestawiona suwnica na pierwszy etap. W tle widać jest właśnie prowadzone są prace na drugim etapie. Zostały wykonane już prace rozbiórkowe i jesteśmy w trakcie odtwarzania konstrukcji nawierzchni. Można jeszcze wspomnieć o przestawieniu właśnie hali celno-garażowej, jak i również stacji transformatorowej. Tutaj może uda nam się pokazać pan Paweł w tym momencie w tle, ale teraz zobaczymy. No mowa o tej suwnicy, ją udało się przestawić już na zmodernizowaną część przebudowanego cargo. Czy to była karkołomna właśnie działanie, rzecz? Tak, była to duża sprawa, ponieważ wymagała zbudowania tymczasowej drogi. Widzimy właśnie, suwnica ma po jednej, po drugiej stronie koła. I oczywiście ta droga tymczasowa musiała spełniać odpowiednie wymagania, żeby taka suwnica przejechała po drodze tymczasowej. Tam jeszcze w tle widzimy, panie Pawle, kolejną taką suwnicę i kolejne kontenery i ta część jeszcze czeka waszej pracy. Tak, etap drugi jest tak jakby dzieli całą inwestycję na dwie części, dlatego pierwsza suwnica jest na pierwszym etapie, druga suwnica jest na trzecim etapie. Drugą suwnicę przestawimy w momencie przechodzenia z drugiego etapu na trzeci etap. W mojej opinii sukcesem jest, że terminal cały czas pracuje podczas remontu. To jest jedno z większych wyzwań w czasie tej przebudowy, prawda? Żeby zapewnić ciągłość pracy terminala, no i przy tym oczywiście przebudować go. Właśnie mamy jadącą lokomotywę. Pociągi non-stop przyjeżdżają, są rozładowywane i załadowywane, a wy mimo wszystko pracujecie. Tak, jest to trudność oczywiście. Czego życzyć w takim razie budowlańcom na tej robocie? Żeby jak do tej pory prace szły według harmonogramu. Pogoda? Jak na razie sprzyjająca. No jest środek lata, wiadomo.